przykrywanka do roboty. Tutaj się ko mnie ubrany, tak jedyny na ostatni guzik, żeby nie było. Znowu to spadło. Jest okej, okay, no bo akurat... Dobra, możemy włożyć. Czyli łapiemy za łychę? Tak, czyli nie. Jabłuszko. Puszczamy małego wanilijowego. Proszę bardzo. Bilecik na mecz koszykówki dzisiaj 19:30. Tam się będzie działo dzisiaj, tak. Dwa szyki? Zapraszam. Autograf. A przepraszam, a ja takim sobie ten, rowerzystą. Co jeszcze dla Państwa, przepraszam? Co jeszcze dla Państwa? Tam o tak, serwetki. Dwa razy duże serwetki. Proszę bardzo. O, to jeszcze kolega chętny. Jasne, macie coś od tego? Dobrze bardzo. Jeden to tutaj różowy. Zbliżamy się ku końcowi. Niestety, co prawda jeszcze mamy ich sporo, ale karteczki się kończą. Balony jeszcze mamy. Idzie dobrze. No na pewno było to ciekawe przeżycie. Nigdy nie miałem wcześniej okazji obsługiwać klientów w ten sposób. A w takiej renomowanej restauracji, jaką jest firma restauracja McDonald's, no to tym bardziej to dla mnie było większe przeżycie, że mogłem wziąć udział w czymś takim. Zostałem bardzo dobrze wprowadzony przez pracowników, przez pana Mariana, szefa restauracji, więc szybko chwyciłem sposób, w jaki należy podawać, wydawać różnego rodzaju hamburgery, cheeseburgery i inne produkty typu McFlurry, napoje i tak dalej. Myślę, że szło mi całkiem przyzwoicie, zresztą szef przyznał, że dawałem radę, więc myślę, że podołałem w jakiś sposób. Fajnie, cieszy mnie to, że gdzieś tam tak dużo fanów przyszło i po prostu chciało uzyskać Mac Zesta z moich rąk, to mnie niezmiernie cieszyło, robiłem wszystko, żeby byli uśmiechnięci, zadowoleni i o to właśnie chodzi. Jak tam Grzegorz? A dobrze. Ruch taki, że normalnie nie mogę się opędzić. A jak było w McDonaldzie? A jeszcze lepiej, posprzedawałem trochę, porozdawałem hamburgerów. Nie, no było fajnie. Dla Fryderyka. No dobrze. Aż. Dzisiaj kolego chyba widziałem, wiesz? I łodyga. Liścia jeszcze, liścia. Dziękuję ci pięknie. Proszę bardzo. Powoli, a do przodu. Stres jest? Jak? Może kolega mi głowę urwać, ja powiem. Może być różnie, faktycznie. Może być ostatnie chwile mego życia. No, jakby nie patrzeć. Idziemy na szczęście. Boję się, papie śmierdzie.
chyba nie było tak źle, co nie? Adrenalina niesamowita. Ale, ale dałeś radę, wytrzymałeś. Proszę, dzięki wielkie. Teraz jesteśmy w hali Trapez. Tutaj już jesteśmy po wielkim show związanym ze skokiem. A dzień dobry pani. Dzień dobry Grzesiu. Kiedy startujesz w Ironmanie? Gdzie? W Ironmanie. O kurczę, to nie, to bym musiał po prostu... ale pamiętasz ten obóz pamiętny, gdzie tak wyskoczyłaś do przodu, ja już po prostu tchu nie mogłem złapać. Ale na biegówkach mówię. Potem rzuciłem dwójkę, przypomniałem sobie jak się biega łyżwą i mówię, gonię ją. Gdybym umiała jeździć łyżwą, to bym ci tego nie oddała. A tu miałem przewagę i dogoniłem Agnieszkę i wygrałem z nią. To było, wydawało mi się, niemożliwe, ale ona biegła stylem klasycznym, tak? To jest klasyczny. Ja biegłem łyżwą, więc trochę miałem łatwiej, a dodatkowo jestem mężczyzną, no to to też troszeczkę inaczej. Ale stoczyliśmy zacięty pojedynek i wtedy poznałem bardzo dobrze właśnie Agnieszkę. Powodzenia ci w tym sezonie. A dziękuję bardzo, ja tobie również. Trzymam za ciebie zawsze kciuki, obserwuję gdzie tylko mogę na Instagramie, Facebooku, gdzie się tylko da i powodzenia również. No. I zaszczyciła nas swoją obecnością Agnieszka Jerzyk. Bardzo nam miło. Tak naprawdę tydzień temu, czyli... To był dość nieduży okres czasu. Prezes naszego klubu, Jacek Kaszuba, zadzwonił do mnie, powiedział, że słuchaj Dawid, będziemy robili mecz, w przerwie meczu skok nad Grzeszkiem Zęgotą. Wziąłem to oczywiście na poważnie, duże wyzwanie, bo nigdy wcześniej takiego wsadu nie robiłem. Dwa dni teraz trenowałem, poniedziałek, wtorek. Troszkę na zmęczeniu, ale dzisiaj wyszło lepiej niż bym się tego spodziewał. Naprawdę adrenalina, emocje, ludzie, którzy tutaj dali, poniosło niesamowicie. Kawał dobrej roboty, ciekawe przeżycie. Nie wiedziałem, że Dawid tak wysoko będzie potrafił skakać, a później jeszcze się okazało, że brał do tych ćwiczeń jeszcze większych ode mnie, więc dla niego to był chyba prysz tak naprawdę do zrobienia, więc fajnie, że mogłem wziąć w czymś takim udział i no dziękuję bardzo po prostu i tyle.